pochodzenia radgówianin, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, polski historyk literatury, a przede wszystkim profesor nauk humanistycznych. Franciszek Ziajka. To jego imieniem nazwano miejsko-gminną bibliotekę publiczną w Radłowie. Jest to historyczna chwila dla rodziny i bliskich szanowanego profesora, jak i dla biblioteki i jej społeczności. My się ogromnie cieszymy, bo Biblioteka Radłowska po prostu nie była wcześniej, nie miała swojego patrona. Oczywiście profesor Ziajka bywał tutaj, zostawiał tutaj swoje liczne publikacje, wygłaszał wykłady. Można powiedzieć, że był przyjacielem Radłowskiej Biblioteki w czasie, kiedy żył, kiedy bywał w Radłowie, odwiedzał tę bibliotekę bardzo często, więc można powiedzieć, że przez cały czas takim patronem był. A teraz dzisiaj właśnie to święto będzie takim z jednej strony zwieńczeniem tej jego działalności, a z drugiej strony początkiem właśnie biblioteki, która od teraz będzie już oficjalnie nazywana imieniem profesora Ziajki. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Radłowie. Następnie w bibliotece publicznej zaproszeni goście wspominali osobę profesora Franciszka. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę uczestniczyć w wydarzeniu nadania imienia Biblioteki Miejsko-Gminnej w Radłowie imieniem właśnie profesora Franciszka Ziajki. Osoba wyjątkowa, bardzo zdolna, wszechstronna, która pokazywała, że można łączyć różne sfery życia, zarówno tą społeczną, kulturalną, jak i naukową, ale przede wszystkim to, co wyróżniało profesora, to to, że umiał działać ponad podziałami. Dla niego liczył się cel, który będzie służył mieszkańcom Małopolski i cieszę się, że Samorząd Województwa Małopolskiego odznaczył go Złotym Krzyżem Zasług dla Małopolski, dla mieszkańców Małopolski. Dziecka nam, zawsze nam mówił o Radłowie. Ja przyjeżdżałam tu, przywoził mnie tu na wakacje, zapoznawał z pracą na roli. Zawsze chciałam być najbardziej wiejska spośród wszystkich moich wiejskich kuzynów, więc pracowałam w pocie czoła, kręcąc powrósła w krótkich rękawach, bo kuzyni twierdzili, że tak prawdziwy, prawda, na roli. Tata się śmiał i spod tego wąsa i zawsze mówił: dziecko, pracuj, bo praca to najważniejsze. Poza tym ta miłość do książek taty. Cały dom taty do śmierci był praktycznie wyłożony książkami, stąd biblioteka i nazwanie biblioteki jego imieniem to jest naprawdę coś dla niego na pewno najpiękniejszego. Miałem takie parę epizodów, ale nie zapomnę, kiedy pojechałem do niego i dałem mu spinki, które były z herbem Radłowa, to się ucieszył jak nigdy. Mówię, jasno, zmarł. Pierwsze on ubrał, ja drugie. I to było coś niesamowitego, a jak byłem u niego, to zawsze się przedstawiał i powiedział mi, to jest mój burmistrz i rektorowie mi robili miejsce, żebym usiadł konie. Takie wzruszające rzeczy piękne, no, niesamowita postać. Ciepły, mądry, kochający, umiejący radzić sobie z każdymi przeciwieństwami i cieszący się każdy najdrobniejszym sukcesem. Ogromnie nam go z bratem brakuje, ponieważ do końca przez całe swoje życie wspomagał nas i pomagał w zasadzie w każdym dniu. Rozmawialiśmy codziennie i my się jego radziliśmy, on się nas radził, także mieliśmy niesłychaną więź z ojcem. Podczas wydarzenia była obecna rodzina uczonego z różnych zakątków Polski. Warto wspomnieć, że najwięcej emocji u bliskich i przyjaciół wywołało odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Jestem dumna, że Radłów uhonorował jego, bo to jest tak jakby spłata tego, że tata był zawsze dumny z Radłowa. Jako osoba pochodząca z Radłowa nie zapominał o tym, pomimo że wiadomo, że jego życie zawodowe potem toczyło się już w Krakowie, to jednak bardzo często bywał w Radłowie i myślę, że to było widać podczas każdej jego wizyty, że ten Radłów zawsze darzył sympatią, że traktował jako taką swoją właśnie swoją rodzimą miejscowość. I myślę, że bardzo by się ucieszył z tego, że biblioteka została nazwana właśnie jego imieniem.
Zwieńczeniem wydarzenia był koncert smyczkowy Sunday Quartet. Dodatkowo w bibliotece mieszkańcy mogą podziwiać wystawę pod tytułem Profesor Franciszek Ziajka na fotografiach.